Nowy Nissan Juke. Pierwszy kompaktowy crossover Nissana. Ponad 20 funkcjonariuszy Izby Celnej w Białej Podlaskiej odebrało służbową broń. Wcześniej każdy z nich przeszedł 80-godzinne szkolenie strzeleckie prowadzone we współpracy z nadburzańskim oddziałem Straży Granicznej w Chełmie. Kurs obejmował część teoretyczną, jak i praktyczną, dotyczącą zasad użycia broni. Nie zabrakło również zajęć z psychologiem. Broń wraz z decyzją o jej przydziale wręczył funkcjonariuszom dyrektor Bialskiej Izby Celnej. Przyznane uprawnienia wiążą się z olbrzymią odpowiedzialnością. Docelowo prawo do używania broni palnej będzie posiadać ponad 100 funkcjonariuszy Izby Celnej z Wydziału Zwalczania Przestępczości.